Integracja najlepszym sposobem na łamanie barier. Tak w kilku słowach można podsumować Śląski Piknik Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. I choć kapryśna aura raz po raz starała się pokrzyżować szyki uczestnikom imprezy, to nie była w stanie pozbawić ich jednego, niezwykłej pogody ducha. W imprezie wzięło udział blisko 2000 osób dotkniętych różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej z naszego regionu. Wśród nich znalazł się Łukasz, który podczas trwania pikniku miał okazję spełnić dwa ze swoich marzeń. Jednym z nich był występ przed telewizyjną kamerą, a drugim... Na koniu są pojeździ. Na koniu. Zajęcia z hipoterapii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie jak konkurencje sportowe, w tym łucznictwo, rzucanie do celu, łowienie pereł i ryb, czy bieg z przeszkodami. Organizatorzy nie ukrywali, że mieli problem z wyborem grup artystycznych, które mogły zaprezentować się na scenie. Chętnych było wielu, a czas niestety ograniczony. Wśród zespołów, którym udało się wystąpić, znaleźli się podopieczni Bytomskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. I impreza jest tutaj, jest super. Przyjaźnie tutaj występować jako śląski artystyczny zespół tańca śląskiego. A nie czujecie tremy? Nie. Czasami, rzadko. Zdaniem terapeutów i osób na co dzień opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, praca z osobami dotkniętymi różnym stopniem niepełnosprawności to zadanie wymagające nie tylko specjalistycznych umiejętności, ale przede wszystkim ogromnej pokory. W zamian przynosi jednak wiele satysfakcji. Ta praca jest bardzo rozwijająca dla terapeuty, ale i w drugą stronę. To się tak po prostu zazębia. To tak powinno być, wydaje mi się. W obie strony to działa i tak jakby się nawzajem, że tak powiem, budujemy. Sytuacja osób niepełnosprawnych na przestrzeni minionych lat uległa znacznej poprawie. W dalszym ciągu pozostaje jednak wiele do zrobienia. A zmiany najlepiej rozpocząć od nas samych. Te bariery, wydaje mi się, trzeba obalać w samym sobie. A później jak się już obali te bariery w samym sobie, no to wydaje mi się, że już jest mały krok, żeby obalać te bariery na zewnątrz, nie? I żeby budować jakieś mosty przede wszystkim, jakoś tak się po prostu integrować i odnajdywać siebie tutaj nawzajem, szukać siebie. Wzajemne poszukiwanie siebie nawzajem nie dotyczy tylko spotkań i pikników integracyjnych, ale przede wszystkim dotyka sfery codziennego życia. To jest jakby to nieustający codzienny kontakt. Tak? Wszyscy się muszą oswajać, że bez względu na to, czy ktoś jest sprawny, czy ma jakieś ograniczenia, dysfunkcje, ruch i tak dalej, jest normalnym, pełnowartościowym człowiekiem i razem powinniśmy funkcjonować. I drugi element związany z barierami to jest element edukacji. Tak? Czyli z jednej strony tych, którzy zajmują się projektowaniem, budownictwem trzeba uczyć, a wszystkich nas, którzy wydają środki publiczne na inwestycje, trzeba nieustająco uwrażliwiać. Te środki z każdym rokiem wydają się być coraz większe. Kluczem do ich skutecznego wykorzystania jest właściwe rozdysponowanie zarówno środków publicznych, jak i tych pochodzących z Unii Europejskiej. Mamy w ramach publicznych środków pieniądze, które mogą służyć na ułatwianie życia osobom niepełnosprawnym, zarówno te z PFRON-u, jak również przy środkach unijnych, szczególnie w naszym województwie szczególną wagę zwraca się właśnie przy ocenie projektów na to, czy one mają jakiś związek z osobami niepełnosprawnymi. Po prostu należy się nam taka pełna konsekwencja w działaniach. To znaczy nie można po prostu pozostać zadowolonym z tego, co już się udało zrobić na kilku odcinkach, bo to ciągle jest mało. Osoby niepełnosprawne potrzebują nie tylko wsparcia finansowego. Dużo istotniejsza jest dla nich świadomość, że są normalnymi ludźmi, co podkreślają na każdym kroku. My jesteśmy normalną grupą, chodzimy do szkoły normalnie, uczymy się jak normalnie, malujemy, piszemy. Uczymy się różnych języków. Imprezy takie jak ta są znakomitą okazją, by te więzy zacieśniać. A wzajemna integracja sprzyja przełamywaniu kolejnych barier, głównie tych mentalnych.